Piotrek, chyba nie do końca zadowolony jesteś z tych swoich lotów. Jak oceniasz ten dzień w Harrachowie? No, nie do końca. Tak jeszcze najbardziej pozytywnie chyba pierwszy skok, bo wiedziałem, co mnie tu czeka, a potem te skoki takie już... Znaczy drugi był za wcześnie na pewno, a w trzeci miałem problem dojechać do progu, bo tak raz dziubło, drugi raz dziubło i tak... W sumie spoko, no bo dojechałem, no. Ale nie chciało jakoś jechać szybko. No ale taka skocznia podobna do Bischofshofen bardziej, że się jedzie po tym płaskim rozbiegu. No niby w telewizji tak nie wygląda, ale się jedzie i tak jeszcze w pierwszym skoku najlepsze było, bo się jedzie, tak trochę taki przejazd jakby slalom, jedziesz, już nie, dopiero, nie? Także taka skocznia w sumie taka, no. Mało fajna, ale no jutro zawody, także jutro myślę, się sprężę lepiej, tak może będzie lepiej. A tutaj warunki dzisiaj były trudne, czy okej się skakało? Właściwie pierwsze dwa skoki były fajne warunki, tak, także nie sypało, wiatr letki z tyłu. No a na ten ostatni w sumie się tak trochę właśnie śnieg zaczął sypać. No a z tymi dmuchawami tam trochę też nie do końca to odśnieżali, bo mi tylko tam kupek takich narobili. I tylko widziałem, jak ja jedna, druga, no ale w sumie też spoko, dojechałem do progu, także zdążyłem odbić, bo tam na tym rozbiegu to tak jeszcze czasy pomyśleć, bo tak się jedzie i jedzie, także no spoko. Jaki masz taki cel na jutro? Masz jakieś takie miejsce, skryte marzenie? Znaczy nie, jakoś tak nie mam w celu odnośnie miejsca, tylko no po prostu dojechać stabilnie do progu i skoczyć taki swój normalny skok, tak jak skakałem w Vikersund, czy choćby w Wiśle i Zakopanem. No w sumie tyle, no takie cele na jutro. Chciałbyś, żeby dużo polskich kibiców tu przybyło jutro i w niedzielę? No pewnie. Widać, że dziś już też było dużo kibiców tu z Polski. Na pewno jutro i w niedzielę też będzie dużo kibiców. No i pozdrowienia dla Krzyśka Miętusa, dla Titusa tu prosił. Także no. Dzięki Piotrek, no i powodzenia jutro. No dzięki, nie dzięki. Dawid, jak się tutaj dzisiaj skakało w Harrachowie, no i co tam się działo w pierwszym skoku, bo jak mówisz, walczyłeś o przeżycie? No poza pierwszym to było okej, no w tym pierwszym skoku trochę nie wyszło to tak jak trzeba już na progu, no później mi nartkę trochę wciągło, no i trzeba było awaryjnie lądować. Czyli niczym Dreamliner. No prawie. A jak oceniasz warunki tutaj? One przeszkodziły ci też w pierwszej serii, czy to był błąd techniczny? Nie, w tej pierwszej treningowej serii to był tylko i wyłącznie mój błąd, bo warunki były wtedy idealne. Może jakiś tam lekki wiaterek był do tego, no ale w głównej mierze to był mój błąd, także nie ma co tu tego pod tym względem oceniać. A już od drugiego skoku już było normalnie, ten kierunek poszedł tak jak trzeba i były przyzwoite metry. Zaczyna właśnie wyglądać na to, że coraz lepiej sobie na mamutach radzisz. Czy to kwestia jakiegoś przestawienia się na takie latanie? No jest to troszkę inne skakanie i zbieram doświadczenie na razie, bo jakoś bardzo dużo tych skoków nie mam na mamutach, bo chyba poniżej 10. No ale cóż, no z każdym skokiem trzeba próbować się poprawiać i tyle. Czy można powiedzieć, że z jakiejś konkretnej lokaty będziesz jutro zadowolony, czy myślisz tylko o skokach? No myślę tylko o skokach, no a lokaty to wiadomo, każdy jak najwyższa, im wyższa wtedy lepsza, no to jest prosta matematyka. W takim razie życzę, żeby jutro ta lokata i te skoki były jak najlepsze. Dziękuję. Krzysiek, tak nie byłeś pewny, czy trener cię tu zabierze na kolejnego mamuta, ale jesteś w drużynie i cieszysz się, że tu jesteś w Harrachowie? Bardzo. Jak tutaj się dzisiaj latało? Zadowolony z tych skoków? Czy... No nie do końca, bo miałem trochę problemów z pozycją. Strasznie ciągnęło mnie na palce i trochę z tym walczyłem, ale ten ostatni kwalifikacyjny skok już taki w miarę okej. Warunki dzisiaj ciężkie na skoczni? Znaczy teraz się tak zrobiło na kwalifikacje, że trochę taki śnieg z deszczem sypie i te tory nie są takie szybkie. No i właśnie przez to miałem takie problemy.
Jakie masz nadzieje przed jutrem? W co będziesz celował? No nie, no chciałbym po prostu poprawić to, co było dzisiaj złe i no i jak walczyć o jak największe miejsce, najwyższe. Tego ci życzę, Krzysiek, dzięki. Nie, dzięki.